Dzień dobry. Dostałam niedawno bardzo dużo pytań o to, jak wyhaftować szyszkę. A zatem pomyślałam, że nagram dla Was krótką lekcję z propozycją jednej z metod haftowania szyszki. Wyhaftowałam sobie już tutaj szyszkę i teraz spróbujemy ją odtworzyć tutaj z boczku. To jest taki ściek, którego wygląd zależy od tego, jakiej grubości użyjemy igłę i oczywiście ilu nitek muliny użyjemy. Na początku haftuję tutaj te pierwsze ściegi taką bardzo dużą i grubą igłą oraz 6 nitkami muliny. Oczywiście ta kwestia zależy od Twojego wyboru. Jeśli chcesz zrobić mniejszą szyszkę, bardziej delikatną, to wtedy używamy mniejszej ilości nitek i też cieńszej igły. Kiedy wyhaftujemy już te pierwsze ściegi, zejdziemy na dół, użyję igły nieco cieńszej i zobaczycie wtedy różnicę. A zatem zaczynamy. Tutaj mam narysowaną pierwszą linię pomocniczą. I tutaj będzie prowadził od tego miejsca do tego pierwszy ściek. Przy czym zaczynam od wbicia się od dołu w to miejsce. Mam oczywiście supełek na końcu liny. A teraz wbijam się tutaj. I następnie staram się wbić w to miejsce, gdzie wychodzi moja mulina, tutaj na górze. A teraz będę robiła takie nawijanie muliny na igłę. Robię to w ten sposób. Myślę, że ten ruch po prostu musisz sobie poćwiczyć i po chwili myślę, że wejdzie Ci w krew. Nie będziesz miała problemu z tym nawijaniem. Zrobię jeszcze raz w zwolnionym tempie. Nawijam mulinę na igłę do momentu, kiedy uznam, że mam wystarczającą długość. Nie chcę, żeby ten ściek był na prosto, lecz żeby był troszeczkę taki luźniejszy, więc nawijam nieco więcej. Dobrze. Teraz przytrzymuję sobie palcem te moje nawinięcie, a igłę będę się starała wyciągnąć. Może to być taki moment, kiedy będziesz musiała nieco mocniej pociągnąć za igłę, ale zapewniam Cię, że wszystko się uda. I zobacz, mamy pierwszy ściek, wbijam się teraz w tym miejscu i gotowe. Teraz będę robiła kolejny ściek, który będzie prowadził mniej więcej tutaj, a zatem jak pamiętasz, wbijam się w tym miejscu, następnie tutaj obok i później w to miejsce, skąd wychodzi mulina. Teraz proces nawijania. Ten ściek będzie nieco krótszy niż pierwszy, dlatego nawijam. Myślę, że tyle razy wystarczy. Pociągam za igłę. Muszę nieco wyrównać mój ściek. Wbijam się, skąd wychodziłam ostatnio. I drugi ściek jest gotowy. Zaczynamy ponownie z tej strony. Oczywiście to, jak będziesz prowadziła te poszczególne ściegi, będzie miało wpływ na wygląd szyszki. Jeśli uznasz, że gdzieś pomiędzy tymi ściegami jest przerwa, którą chcesz wypełnić, to po prostu dołóż kolejny ścieg. Nawijając, staramy się to robić tak, aby każda długość poszczególnego nawinięcia była taka sama, czyli po prostu nie ściągamy tutaj jakoś bardzo mocno muliny, luźniutko niech leżą sobie one na igle. Myślę, że tyle wystarczy. I wbijamy się.
Teraz wymienię igłę z takiej dużej na nieco mniejszą. Dzięki temu ścięgi na dole będą troszeczkę mniejsze. Moja szyszka jest już skończona. Wykonałam tutaj 4 ścięgi na dużej igle i 2 ścięgi na dole. Widać różnicę. A teraz wykonam dalszą część tej gałązki, czyli węzełek w innym nieco odcieniu niż szyszka. Mam tu 4 nitki. Następnie taka króciutka gałązka. I teraz z tej strony ściegiem sznureczkowym wykonam gałązkę, na której będą igiełki. Haftuję teraz 4 nitkami, ale za chwilę zmienię mulinę i użyję tylko 2. Tutaj zapewne możesz zobaczyć, że na początku jest ta gałązka grubsza, później robi się cieńsza. Igły to też 2 nitki muliny. Widzimy się za chwilę, kiedy szyszka będzie gotowa. Kończę właśnie wykonywać igiełki. Moja rada jest taka, aby były one pod kątem w stosunku do tej głównej gałązki, nie prostopadle, lecz właśnie tak pod kątem. Wydaje mi się, że wtedy wygląda to korzystniej. Jeżeli chodzi o gęstość tych igiełek, to też to jest kwestia Twoich upodobań. I to by było na tyle. Mogę tutaj igłą nieco poprawiać wygląd tych ściegów i ukierunkowywać to, jak one będą leżały, więc jeśli któryś się zawinie, to możesz go tak ułożyć na materiale. Mam nadzieję, że lekcja Ci się podobała. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się nią z innymi, udostępniając wiadomość o niej. Natomiast jeśli masz ochotę nauczyć się czegoś więcej o haftowaniu innych ściegów, metod tworzenia właśnie takich haftów botanicznych, to zapraszam na warsztaty na stronie www.manufakturaprezentów.pl. Są zapisy na moje warsztaty haftowania. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia.